No, to nie będzie zwykły dzień. Dzisiaj jest przecież święto sześciu króli i z tej okazji drużyna Kartofliska po raz pierwszy w historii wystąpi w zawodach biegowych. O ja pierdolę! Ja kiedyś rozmawiałem z osobami, które biegają regularnie i doradzały, żeby na początek przygody z bieganiem wybrać sobie zawody, w których można pobiec ładną trasą. No to my właśnie takie wybraliśmy chyba. To jest centrum handlowe i my dzisiaj będziemy biegać po parkingu centrum handlowego. Startujemy w tak zwanym biegu z racą. To jest raca i będziemy ją sobie przekazywać. Sztafeta 5 razy 2 km. Biegaczy zabraliśmy wybornych. Kim ty jesteś? Jestem nosorożcem. Zmiana numer 1, nosorożec. Co musi nosorożec? Zapierdalać. Musi się dobrze przepychać. A, no to tak. Bo startuje w pełnej stawce. Zgodny jest ty dobry. Z ostatniego miejsca się będę przepychał. Ja jestem wilkiem. Wilk musi... Nie, nie jesteś wilkiem. Nie jest wilk, od kiedy wilk? A, bykiem jestem! Byk ma wielkie jaja. I byk ma przede wszystkim utrzymać szaleńcze tempo. To pierwszym zawodniku. To jest... Kogut. Co musi kogut? Zniesz jajko. Zniesiesz jajko? A tu mamy wilka. O, ja jestem wilkiem. Proszę. Jeszcze jeden mach, jeszcze jeden skręt. Wilku WDZ. I? Tygrys. Jakie tygrys ma obowiązki? Musi dopaść ofiarę. No rozgrzewać się. Jest limit. 60 minut mamy przebiec te 10 km. Trzeba było zgłosić planowany czas przemarszu. My to zgłosiliśmy do 60, ale... Czy się zmieścimy? Wiadomo, plany różne wychodzą. 10 minut do startu. Nosorożec już gotowy do przepychania. Mam nadzieję, że mi na początku coś nie strzygnie, bo się zniechęcę. Jeszcze tylko minutka. Dawaj na rekord, Kończu! Którzy już kończą pierwsze kółko, a nie ma naszego nosorożca. Dajesz, Marta! Masz ich, dajesz! Brawo, Kończu, jesteś najgorszy! Biegnie tylko na jednym putu. Zaraz druga zmiana, do akcji wkracza byk, już go widać. Konrad, do mety! Jest i on, gdzieś tam daleko. Wyłonił się zza zakrętu. Końcowa! Nie no, ostatni nie jest jeszcze. Wyprzedziło, a ja jedną. Jedną osobę wyprzedziło. Najważniejsze, że przeżyłem. Dajesz, Kogusik, świetny czas. Masz lepszy czas od rzecznika i od Kończa. Połowa wyścigu za nami, jesteśmy na bardzo mocnej pozycji. Na drugim miejscu od końca. Dobry czas mamy, wilku. Warto to spierdolić. Teraz wjeżdżasz. Wjeżdżam na pełny. Dawaj, dawaj. I do wilka. Ale ja nic wyrwał, widziałeś? Tak? Ja nic miałbym nie wyrwać. Jak? A to jest, proszę państwa, typowy wilk. Co za gracja, co za ruchy. Ale jeszcze ten wilk biegnie. Trzymasz te 7 minut na kilometr? Zrobię co mogę. Trochę się już przerzedziło na mecie. Większość ekip już ukończyła. A my też niedługo kończymy czwartą zmianę. Brawo, brawo! Rekord trasy pobiłeś, dlatego ten medal. No, chuligan z Bieszcza tam chyba średnią zepsuje. Jakoś nieprzyzwoicie szybko biegnie. Zwolnij trochę, za szybko! Jeszcze 13 minut, żeby się wyrobić w limicie i ostatni kilometr! Kończymy! No i ukończyliśmy! I w ogóle się nie zmęczył. To była podpaw, jeszcze 8 minut za fazą, to biegnie jeszcze 2 kółka. Okazało się, że zajęliśmy pierwsze miejsce w kategorii pijaków. I kupiów amatorów, bo tu wszyscy przygotowani byli do biegu. A w klasyfikacji generalnej przedostatnie! Fajnie było? Jak ja kurwa nienawidzę biegać. No, to wio. Ale dobre, o Jezu. Taka ta uroczystość. Trzech.